Karolina, a jak u Was wyglądają przygotowania do tego magicznego czasu? No, przygotowania już trwają. To jest oczywiście strojenie domu, to jest oczywiście pierniczenie tak zwane, czyli pieczenie pierników wspólne z dzieciakami. To jest przygotowywanie potraw świątecznych, które też przygotowujemy wcześniej, żeby wszystkiego nie zostawiać na ostatnią chwilę. To jest oczywiście ganianie za prezentami, ukrywanie się z papierami, wstążkami po to, żeby je zapakować w tajemnicy przed najbliższymi i podłożyć pod choinkę. Ja uwielbiam ten czas. To jest absolutnie magiczny czas, kiedy można być dzieckiem i można się tym cieszyć i można płakać na świątecznych reklamach i to jest cudowne. Bardzo podoba mi się Twoje określenie na pieczenie pierników. Pierniczenie, tak, tak. To się przyjęło, nawet koleżanki ode mnie ukradły. To powiedz mi w takim razie swój przepis na Twoją ulubioną świąteczną potrawę, którą sama przygotowujesz. No, to jest zdecydowanie karp smażony, ale ja jestem raczej departament cukierniczy u mnie w domu, czyli ja piekę ciasta, piekę świąteczne marchewkowe ciasto, które zawsze z chłopakami oblewamy dosyć mocno czekoladą i przystrajamy różnymi perełkami, różnymi małymi mikołajami wycinanymi. Ale jakbyś na przykład zapytała, co lubię jeść, to ci powiem znacznie więcej. No to w takim razie niech tak będzie. Co lubisz jeść? Nie, wiesz co, z tych ja lubię te tradycyjne polskie smaki. To są faktycznie takie potrawy, które jeszcze raz w roku. Przynajmniej u mnie jest taka tradycja. No, mi karp nie smakuje normalnie w ciągu roku, a podczas Świąt Bożego Narodzenia to jest ta potrawa, na którą czekam. Czy właśnie pierogi wigilijne mojej babci. To są takie smaki z dzieciństwa i to są pewnie takie smaki, które już nas zawsze zostaną.